dawno temu, w odległych czasach przed tysiącami lat, na terenie obecnego powiatu gorzowskiego, w drewnianych chatach krytych trzciną lub słomą, w drewnianoziemnych grodach, żyła ludność przedsłowiańska, a później słowiańska. Ludność ta zajmowała się przede wszystkim rolnictwem. Około 1000 lat temu Słowian stopniowo zaczynają wypierać osadnicy niemieccy. Drewniane osady zastępują murowanymi miastami, kamiennymi drogami i kościołami, stawiają wiatraki oraz budują młyny wodne. Niemcy na tych terenach utrzymują się do roku 1945. Po II wojnie światowej na tereny ziemi lubuskiej, w tym powiatu gorzowskiego, stopniowo przyjeżdżają koloniści ze wschodu, osadnicy polscy. Jak widać, na przestrzeni wieków ludy lub narody przychodzą i odchodzą. Jednak pozostawiają po sobie przedmioty, które po latach stają się tak zwanymi zabytkami ruchomymi. Przykładem takiego zabytku może być fragment arabskiej monety z X wieku, znalezionej w okolicach Deszczna. O czym to może świadczyć? O tym i o wielu innych ciekawych historiach dowiemy się z filmu od naszych ekspertów. Tym razem przedstawimy najciekawsze zabytki ruchome związane z gminami Deszczno i Lubiszyn. Na początek zapraszamy do gminy Deszczno. Gmina Deszczno położona jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim. Cała gmina znajduje się na obszarze pradoliny rzecznej. Od północy oblewana jest wodami rzeki Warty. Jest to gmina o charakterze rolniczym z dużym udziałem lasów. Jesteśmy w centrum gminy Deszczno. Za mną znajduje się zabytkowy, pięknie odrestaurowany budynek dawnej szkoły. Obecnie ulokowany jest tutaj Urząd Gminy Deszczno. Na ścianie urzędu zawieszona jest tablica upamiętniająca postać pastora Feliksa Hobusa. Kim był pastor Feliks Hobus? Czym zasłużył się dla mieszkańców gminy Deszczno, że doczekał się swojej pamiątkowej tablicy? Ksiądz Feliks Hobus jest postacią dość kluczową dla takiego dosyć ważnego okresu w dziejach Deszczna i całej tej ziemi deszczańskiej. Trafił jako młody, świeżo upieczony adept teologii, jako ksiądz skierowany po prostu nakazem pracy niejako urzędowym, bo pochodził z Pomorza, więc nie były to jego strony rodzinne. Trafił tutaj do pracy, objął probostwo w Deszcznie i okazał się idealnym kandydatem do takiej właśnie roli. Wybudował, wyremontował, doposażył konkretne obiekty, które możemy dzisiaj znaleźć, wskazać i są one do dziś obecne. Obiekty użyteczności publicznej, jakie obiekty? Obiekty centralne w miejscowościach, bo kościoły, szkoły, plebania w Karnii chociażby z takim dobrym przykładem. Oprócz samych obiektów oczywiście jego zadaniem było wypełnić je życiem. I no, jak popatrzymy na dzisiejsze Deszczno, kościół po środku, plebania po prawej stronie, a po lewej stronie szkoła, czyli obecny urząd, to są właśnie te miejsca, ten trójkąt, wokół którego się sam Hobus, można powiedzieć, służbowo w sam Deszcznie poruszał. Robert, w jakich ramach czasowych ksiądz Hobus funkcjonował na terenie gminy Deszczno? Trafił tutaj w 1901 roku i w 1941 roku zmarł. Gdzie jest pochowany? Pochowany jest przed kościołem. Luterański ksiądz Feliks Hobus nie tylko odpowiadał za życie kościelne na terenie gminy Deszczno i edukację, ale miał również bardzo duże osiągnięcia. W jakiej dziedzinie? No, w prehistorii, w archeologii, w historii regionalnej. Trudno powiedzieć, że było to jego zadanie. To było jego pasja, jego hobby i jego chyba tak naprawdę
jakieś życiowe powołanie. Nie tylko, że poznał tą okolicę, ale jakoś wyjątkowo ją polubił i wgryzł się w nią dosłownie. Kiedy tylko miał możliwość, najczęściej pewnie były to wakacje wtedy, kiedy właśnie nie pełnił tych obowiązków szkolnych, ale wtedy właśnie wyprawiał się z grupą miłośników i tych, którzy po prostu wspierali go pewnie wprost łopatami w teren i dokonywał odkryć. Wiemy o tym, czym to się kończyło. Kończyło się to odkrywaniem kolejnych stanowisk, pozyskiwaniem kolejnych obiektów, czy własnoręcznie, czy właśnie poprzez kontakty i poprzez jakieś pozyskiwanie ich właśnie od wcześniejszych znalazców. Efektem tego było to, że ta plebania, na której mieszkał z rodziną, z żoną, z dziećmi, stała się lokalnym muzeum. Ich obóz stał się osobą znaną, a już szczególnie w momencie, kiedy trafiła w jego ręce figurka nazywana różnie, ale znana najczęściej pod hasłem Bożka Zdeszna. Różnie oczywiście tutaj też w literaturze bogini nazywamy. Zdeszna, bogini Zdeszna. Możemy oczywiście antropomorficzna figura. Tak, możemy pod różnymi hasłami szukać i znajdować. Ale powtórzmy, była to sensacja archeologiczna. Była to sensacja. Rozsławiająca deszcz. Tak, żyjąca trochę właśnie własnym życiem. Są te różne nazwy, różne interpretacje. Trafia na plebanie, tak? Trafia na plebanie do prywatnego muzeum Kobusa. Trafia do niego. No on starał się tym zainteresować świat zewnętrzny i po śmierci księdza Hobusa te jego zbiory, zresztą gdzieś musiały się one podziać, bo przecież umierając pozostawiał już schedę następcy. Więc przypomnijmy, kiedy? W 41 roku. W 41 roku zmarł Hobus. Więc i jego zbiory trafiły do? Zbiory zapakowane w skrzynie zgodnie z postanowieniem testamentu niejako trafił do Berlina. I tak jak to wówczas zresztą powszechnie robiono, wykonuje się formę po to, żeby móc jakby zwielokrotnić ten efekt. Czyli jest forma i tworzone są repliki tej figury. Tworzone są repliki i przez to być może też siła oddziaływania tej figurki gdzieś jest zwielokrotniona. Nie ma szczęścia. Niestety ta figura wybucha wojna, druga wojna światowa dodajmy. Eksponaty giną, ginie też oryginał tej figury. Na szczęście zachowały się formy, o czym wspominałeś, figury Bożka Zdeszna czy Bogini Zdeszna i te formy. No i te formy właśnie okazują się ratunkiem, bo nie mamy oryginału i można było współcześnie posłużyć się nimi, wykonać kolejną partię replik i tak też się zdarzyło, że w latach 90. te kontakty polsko-niemieckie się ożywiły. Wtedy również właśnie Gorzowskie Muzeum posiadło tą wiedzę, że no można pozyskać właśnie taki egzemplarz. Jedna z tych replik trafiła tutaj. Tak, i teraz do Gorzowa. Gorzowskie Muzeum skorzystało z tej możliwości takiego właśnie odlewu. No i ten odlew jakby wracając niejako tutaj trochę na swoje stare śmieci, nie w formie właśnie samego oryginału, ale już replik żyje swoim życiem, jest doceniony. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jesteśmy na terenie gminy Deszno, w miejscu, gdzie zostały znalezione stare monety oraz inne zabytkowe przedmioty. Wiemy już, kim jest pastor Hobus. Dzisiaj poznamy naśladowców wartościowej postawy naszego bohatera, Jakuba i Michała. Jakub, ty znalazłeś skarb, znalazłeś monety. Uczestniczyłeś w badaniach, w odkrywaniu tych monet razem z naukowcami i przekazałeś te monety do muzeum. Monety, które znalazłem, obejmują okres od starożytności, w szczególności cztery rzymskie denary zostały znalezione na tamtym polu. Okresowo wczesne średniowiecze, są to siekańce dirhemów arabskich. Dirhemy były wybijane na początku IX wieku, natomiast do Polski napłynęły na początku X, o czym świadczy także fragment denara krzyżowego z połowy X wieku. Następnie monety z późnego średniowiecza oraz nowożytność, czyli XVI, XVII, XVIII, XIX, XX wiek. Wszystkie 75 monet zostały przekazane do Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jakub, gdzie zostały znalezione przez Ciebie monety? Rzymskie
denary zostały znalezione na nieużytku, który jest przed nami około 150 metrów w linii prostej. Natomiast siekańce dirhemów na polu, które są za twoimi plecami. Na polach, które są za twoimi plecami. Tutaj, tak? Tak, tutaj. Tak. Michał, wiemy już, co znalazł Jakub i poznaliśmy jego postawę. Swoje przedmioty oddał do muzeum. Mogą to oglądać turyści, osoby, które interesują się historią regionu. Powiedz nam, co ty znalazłeś na terenie gminy Deszno i co się z tym skarbem później stało, który znalazłeś? Mi udało się znaleźć skarb brązowy kultury łużyckiej, datowany mniej więcej na 700 do 900 lat przed naszą erą. Skarb brązowy zawierał 20 elementów, w którym były bransolety, noże, siekiery. Do tego bardzo, bardzo ciekawą rzeczą były sierpy, które były jeszcze ostre. Czyli była biżuteria, narzędzia rolnicze i broń. Dokładnie, dokładnie tak. 20 eksponatów. 20 eksponatów. Wszystko to było w popękanym garnku glinianym z tamtych czasów. Czyli też z kultury łużyckiej. Kultury łużyckiej również. Jak znalazłeś ten skarb, co nastąpiło potem? Poza euforią pewne zmartwienie i konsternacja. Był to na pewno przedmiot wartościowy historycznie i wiedzowo dla archeologów. Dlatego również postąpiłem tak, że pierwsze co zrobiłem, był telefon do starszych, bardziej doświadczonych kolegów. Oni mnie poinstruowali, że zgłaszamy do muzeum. I tak to się potoczyło. Przekazałem skarb brązowy kultury łużyckiej na ręce konserwatora zabytków w Gorzowie Wielkopolskim, za co zostałem uhonorowany nagrodą ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jakub, jesteś współautorem książki pod tytułem Znaleziska monety z Deszna. Nie będę czytał podtytułów, bo język mi się poplącze. I co dowiadujemy się w tej książce na temat znalezisk monet z Deszna? Deszczno zajmuje pierwsze miejsce wśród miejscowości na obszarze ziem nad Dolną Wartą i Notecią pod względem liczby znalezionych monet antycznych. Ty jesteś również znalazcą takich monet antycznych. Konkretnie powiedziałeś mi już w kuluarach monet rzymskich. Co to są za monety? One są tutaj wyszczególnione w tej książce. Tak, czy chcesz je przeczytać, czy ty je pamiętasz? Część pamiętam. Pierwszą, którą znalazłem, był denar Trajana. Około 110 roku naszej ery został wybity. Najmłodsza denar Karakali, około 200 roku. Wszystkie monety wyszły praktycznie, zostały znalezione na jednym obszarze. Te monety świadczą o tym, że istniał kontakt z południem, z cesarstwem rzymskim. Ciekawostką jest to, że część z tych monet miała patynę ogniową, czyli zostały złożone z ciałem do grobu i ciało zostało spalone. Jakubie, jeszcze dodajmy, monety rzymskie, czy ważna informacja, zostały wybite w Rzymie, prawda? Tak, wszystkie pochodzą z Mennicy w Rzymie. Okres ich od II do III wieku naszej ery powstania, aczkolwiek podejrzewam, że napłynęły na nasze tereny trochę później. Niektórzy to określają jako wpływy rzymskie, niektórzy określają to jako wędrówki ludu. Michał, mam jeszcze ostatnie pytanie. Co chciałbyś przekazać osobom, które znajdą skarb? Na przykład taki skarb jak ty, monety czy przedmioty z innych epok? To jest moim zdaniem proste przesłanie. Nie bójcie się pokazywać odpowiednim służbom. Mam na myśli tutaj konserwatora zabytków, muzealników. Można zgłosić na policję. Te służby będą wiedziały, co z tym zrobić, jak to zabezpieczyć i na pewno trafi to w odpowiednie ręce i przestanie niszczyć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego służby mają tym dysponować? Przypomnę, że znajdujemy się w muzeum. Dlatego, że jeżeli my znajdziemy i nikomu o tym nie powiemy, zobaczymy tylko my dany zabytek, a jeżeli przekażemy dalej, archeolodzy odkryją wokół tego zabytku całe miasto. Całe miasto informacji o tym, co się działo. Michał, czyli bardzo ważny przekaz. Jeżeli ktoś znajdzie zabytek i go nie ujawni, wtedy te wszystkie informacje historyczne, które są z nimi związane, mogą zniknąć bezpowrotnie. Dziękuję ci za to, Credo.
Dziękuję. Właśnie jedziemy za Jakubem. Jakub za chwilę pokaże nam miejsce, w którym archeolodzy odkryli grób w Glinniku. Jakub, gdzie jesteśmy? Jesteśmy pomiędzy trzema wioskami, Deszczno, Karnin, a Glinnik. Jesteśmy w miejscu, które według map niemieckich jest nazywane Zbójecką Górą, a według wyników badań archeologicznych wiemy, że był tutaj gród z początku VIII wieku do IX. Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy pomóc jako wolontariusze przy pracach prowadzonych tutaj. Czyli według badań archeologicznych w tym miejscu posadowiony był gród w Glinniku. Lodzisko w Glinniku według naszych badań, które przeprowadziliśmy wykopaliskowych w niewielkim zakresie, ale jednak wskazuje, że to jest ponad 1000 lat, bo prawdopodobnie w IX wieku, być może już pierwsza połowa IX, ten gród funkcjonował. Z jakich materiałów na przykład był zbudowany wał, chaty, fosa, z jakich naturalnych materiałów? To znaczy w badaniach naszych odsłoniliśmy fragment wału otaczającego całe osiedle oraz także fragment tak zwanej zabudowy przywałowej, czyli fragment budynków dwóch mieszkalnych, zagłębionych w ziemię, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie wału od strony, jego strony wewnętrznej. Podstawowym budulcem było oczywiście drewno i z tego zbudowano wał. Wał zbudowany był z konstrukcji właśnie drewnianej, z takich balin układanych w tak zwane stosy. Wał miał formę pierścienia, nasze badania wskazują na to, że czyli nie był cały zamknięty jeden ciąg obwałowań, tylko był odcinek, który nie był, był pozbawiony jakby umocnień tego nasypu. On znajdował się w sąsiedztwie tych podmokłych terenów od tej strony właśnie południowej. Od strony wnętrza tego grodu, bo to on miał kształt prawdopodobnie kolisty, nieregularny taki. Jaka średnica tego wnętrze około 30-40 metrów. Do tego dajemy 10 metrów powiedzmy szerokość wału. No, to czyli taki był rozmiar tego obiektu. Czyli gród mógł mieć średnicę około? Samą średnicę? No tak. To 40 metrów mamy wnętrza plus do tego, no to wychodzi nam 60 metrów powiedzmy zewnętrznej średnicy. Czyli mamy tak, mamy wał. W pobliżu wału była fosa? Nie mamy żadnych śladów fosy. Nie odsłonięto do tej czasowej, nie wiemy. Mogły ten teren podmokłości, tak. No to musimy pamiętać, że to jest cały czas Dolina Warty. Jesteśmy na obszarze Doliny Warty, tak? Gdzie tak naprawdę jest to teren bardzo podmokły w zalewowy. Tym czasie, tak. I tylko takie wyniesienia piaszczyste, takie ostańce są wykorzystywane przez osadnictwo. Przejdźmy do budynków, do obiektów, które były wewnątrz grodu. Budynki, które odsłoniliśmy, to były budynki ziemiankowe. Czyli budynki zagłębione w ziemię. I to były ziemianki, które były zlokalizowane wzdłuż, jakby od strony wewnętrznej biegły wzdłuż tego wału, tego nasypu wałowego. Natomiast sondaż zrobiony w kierunku centralnej części tego stanowiska jakby wskazuje, że część środkowa była niezabudowana. Proszę powiedzieć, jakie zabytki ruchome zostały znalezione podczas tych wstępnych wykopalisk? I o jakim świadczą życiu codziennym mieszkańców grodu Glinnik? To znaczy, odsłoniliśmy tak naprawdę niewielki fragment tego stanowiska, tylko właściwie znaleźliśmy niewielką ilość przedmiotów. Przypomnę, że to szczerze. Były badania wstępne. Tak, takie sondażowe badania, o charakterze sondażowym. I oprócz tych, jedna część to skupiliśmy się na odsłonięciu umocnień. Tam jest ciekawostka, bo znaleźliśmy w tych nawarstwieniach wału grocik takich z krzemienia zrobiony, grocik strzały, mezolityczny grocisk chyba. Taki powiedzmy, że to jest kilka tysięcy lat. Tak, Starszy niż grób. Więc albo wybierano ziemię z miejsca, w którym wcześniej jakieś osadnictwo, jakiś ślad osadnictwa z epoki kamienia się znajdował. To jest najstarszy zabytek na tym wczesnośredniowiecznym stanowisku. Jakie jeszcze przedmioty, zabytki ruchome? Niewiele tego jest tak naprawdę. Tam jest metalowy fragment przedmiotów metalowych, ale nie zachowały się w jakiejś całości haczyk. Mamy też fragmenty ceramiki, przede wszystkim garnków, tego jest najwięcej, kości zwierzęce. I mamy fragment oprawki z poroża, jakiś kościany przedmiot i przedmiot z poroża w formie szydła,
Część tych szydeł była wykonywana z poroża, a część właśnie z kości zwierzęcej. Rozcieracze kamienne. Na podstawie tego, co znaleźliśmy, widać, że i hodowla była podstawą zdobywania pożywienia. Jakie zwierzęta? Jakby. Świnia i krowa, bydło. Świnia i bydło. Czyli byli to rolnicy, którzy zajmowali się hodowlą zwierząt? Tak, żyli z uprawy ziemi, nie mamy żadnych śladów przetwórstwa, rzemiosła, nic takiego tam nie ma. Gród Glinnik nie rozwinął się po X wieku, natomiast gród Santok jeszcze po X wieku przez kilkaset lat funkcjonował. Dlaczego gród Glinnik nie rozwinął się, a dlaczego gród Santok się rozwinął? To znaczy Santok był położony w takim najbardziej z dogodniejszych miejsc, bo to jest przewężenie doliny, zbieg dwóch rzek. Rzeczywiście tak. I to jest naprawdę punkt kluczowy i wiele ośrodków powstawało w takich kluczowych miejscach. Glinnik był trochę na uboczu, z tego wynika, a ponadto on jednak na wydaje się... Na uboczu od rzeki. Tak, na uboczu od rzeki. Dużej rzeki. Ja do końca nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego on upadł. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Dziękuję bardzo. Gmina Lubiszyn to gmina wiejska, położona w północnej części województwa lubuskiego. Jesteśmy w starym średniowiecznym kościele w Marwicach, w gminie Lubiszyn. Szukamy zabytkowego malowidła. Uzyskaliśmy informację, że jest ono ukryte na poddaszu. Zaraz to sprawdzimy. Jest nasze malowidło. Tej podłogi, na której stoję, w dawnych wiekach nie było. Dlatego osoby, które wchodziły do kościoła, po odwróceniu głów do góry, od razu mogły zobaczyć to archaiczne malowidło. Malowidło ze sceną ukrzyżowania w kościele w Marwicach. I tam mamy rzeczywiście do czynienia z wyjątkowym malowidłem. Najstarszy na terenie powiatu gorzowskiego, jednym z najstarszych w tej części województwa lubuskiego i ono jest datowane na około 1300 rok. To jest na czas budowy tamtejszego kościoła. To jest kościół kamienny, wykonany z granitowej kostki, starannie obrobionej. Te kościoły generalnie datowane są na przełom XIII i XIV wieku. Jaka jest tematyka? Malowidło. Jest oczywiście malowidło wykonane na tynku. Przedstawia ono scenę ukrzyżowania i ono ukazuje po środku postać ukrzyżowanego Chrystusa. Po bokach znajduje się święty Jan Ewangelista, święta Maria i Longinus przebijający bok Chrystusa włócznią.
Uzupełnieniem tego przedstawienia są również postacie aniołów niosących narzędzia męki pańskiej. Trzymają one również banderole z jakimiś tajemniczymi szlaczkami. Wygląda to jak napis. To jest oczywiście najstarsze malowidło. Natomiast pod względem... Oczywiście, na terenie powiatu gorzowskiego. Pod względem natomiast wartości artystycznych, no to ono jest po prostu, można powiedzieć, prymitywne, słabe. Co nie umniejsza oczywiście jego rangi. Dlaczego malowidło jest ulokowane na poddaszu? Dlaczego jest tak dziwnie ulokowane za elementami konstrukcji tego kościoła? No właśnie, to jest... Na poddaszu, na ścianie szczytowej. Malowidło znajduje się na poddaszu, na ścianie wschodniej. Nie jest dostępne po prostu teraz dla turystów, dla odbiorców. Nie jest widoczne z wnętrza nawy, ale jest to dowód na to, że pierwotnie ta więźba była otwarta, nie było stropu i malowidło było jakby czytelne z poziomu użytkowego kościoła. To po prostu jest jakby takim widomym znakiem, w jaki sposób te kościoły były urządzone. Po prostu nie posiadały stropu, były więc bardzo, bardzo skromne i niezwykle surowe. Czyli w XIV wieku na przykład ktoś, kto wszedł do kościoła, powiedzmy językiem takim prostszym, nie było sufitu, każdy mógł zobaczyć to malowidło. Tak jest. Każdy powiem więcej, że po prostu można sobie założyć, że to nie było jedyne malowidło w tym kościele, że cały kościół był, posiadał jakieś elementy wystroju malarskiego w różnych miejscach. Gorzowski, rok 1659, dzieło Georga Kleina, snycerza i malarza z Gorzowa, czyli ówczesnego Landsberga. Jest to ołtarz w całości wykonany w tym czasie, czyli w czasie po wojnie 30-letniej. Ołtarz protestancki z osią chrystologiczną, z przedstawieniem pierwotnie ukrzyżowania, w niebowstąpienia, ostatniej wieczerzy. Dodatkowo był jeszcze dekorowany drobnymi rzeźbami oraz malowidłami przedstawiającymi proroków starotestamentowych Mojżesza i Aarona. Został wykonany w drewnie jako polichromowany, jednokondygnacyjny z perdelą, czyli taką podstawą i ze zwieńczeniem. Oczywiście za fundacją takiego ołtarza musiał stać patron, czyli właściciel majątku rycerskiego, być może przy udziale tamtejszego pastora. To był jeden z elementów takich charakterystycznych kościoła protestanckiego, bo była jeszcze chrzcielnica, była jeszcze kazalnica, która w zasadzie miała olbrzymie znaczenie, ponieważ to z niej głoszono słowo Pańskie. Znajdujemy się na górnym poziomie kościelnej wieży w miejscowości Tarnów w gminie Lubiszyn.
Aby tu wejść, musiałem pokonać 83 schody. Wieża ma około 40 metrów wysokości, natomiast my znajdujemy się na około poziomie 30 metrów wysokości. Ale co przed nami? A przed nami zabytkowy 500-letni dzwon wykonany z brązu. Tam, gdzie kończy się dyplomacja, tam zaczyna się wojna. Tak stwierdził niegdyś grecki dramaturg. Na szczęście czasy II wojny światowej mamy już za sobą, jednak pamiątki po niej możemy wciąż znaleźć w najbliższej okolicy. Dlaczego jestem w mundurze? Dlatego, że chcę Was zaprosić do niezwykłego muzeum, w którym można zobaczyć m.in. dużą kolekcję mundurów z okresu II wojny światowej. Jesteśmy w miejscowości Lubiszyn, w gminie Lubiszyn, a muzeum znajduje się tuż obok mnie, w budynku dawnej szkoły. Jest to Muzeum II Wojny Światowej, które założył pasjonat, emerytowany żołnierz, pan Jan Lewek. Zapraszam do zwiedzania. Panie Janku, proszę nam powiedzieć, co skłoniło Pana do założenia muzeum i kiedy powstało muzeum? Skłoniło mnie to, że pochodzę z rodziny przedwojennych wojskowych, policjantów, leśników. Mój rodzic, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, z młodszych lat, z opowiadania jednych wujów. I po prostu tak mnie to wszystko zaciekawiło, że chciałem to udokumentować, żeby to jakoś... Były wspomnienia właśnie, jak to ci ludzie przeżywali ten. No i zacząłem zbierać. Zbierałem to przez 20 parę lat, aż w końcu już były tak zapełnione pomieszczenia w domu, że już nie było gdzie. Wystąpiłem z wnioskiem do wójta gminy Lubiszyn. Udostępnił mi to pomieszczenie i w 2013 roku otworzyliśmy muzeum i działa do dzisiejszej pory. Przechodzimy do kategorii broni, która była bardzo typowa podczas II wojny światowej. Co by Pan chciał pokazać? Najbardziej popularniejszą broń Armii Radzieckiej i Armii Polskiej była pepesza. To jest pistolet maszynowy. Bardzo szybko szczelna broń. Magazynek łukowy, 32 sztuki. Bo pepesza nigdy... kojarzy się z magazynkiem? To są dwa rodzaje, jest magazynek łukowy i magazynek bębenkowy. Tutaj, tu mamy pepesze z magazynkiem okrągłym.
No jest to samo, wszystko jest to samo. Na dole mamy tak samo najczęściej spotykaną bronią wyposażenia Armii Radzieckiej i Armii Polskiej. Jest to karabin samopowtarzalny Mosin. Czyli żołnierze posługiwali się bronią maszynową i bronią? Karabiny i pistoletami. To jest różnica. A to co to jest? To jest karabin, a to jest pistolet. Tu przechodzimy dalej. Mamy typową broń niemiecką, pistolety maszynowe. A więc pierwszym podstawowym to jest MP40, pistolet maszynowy. Jest na dole taki sam. Czyli to był pistolet, a teraz mamy karabin. Też pistolet maszynowy mamy, ten sam. Tylko jest ta różnica, że jest z kolbą drewnianą, a tam jest kolba rozkładana metalowa. Czyli to jest broń, która była na wyposażeniu armii niemieckiej. Mamy też karabin amerykański M1 Garand. To jest standardowe wyposażenie żołnierzy amerykańskich. Czy jest jeszcze jakiś typ broni, który chciałby Pan pokazać, zasygnalizować zwiedzającym Pana muzeum? Przede wszystkim broń osobista oficerów niemieckich. Pierwszym kojarzę to z filmu. To jest właśnie, to jest pistolet Parabellum Luger. Nazwa pochodzi od austriackiego konstruktora. Jest to pistolet samopowtarzalny. Z opowiadań użytkowników tej broni bardzo często się ta broń zacinała. Do tego jeszcze dochodził angielski Weber, oficerski. Na wyposażeniu na armiach wojsk brytyjskich, angielskich. Tak, angielskich. No i mamy słynny pistolet Janka Kosa. Czyli jest to Mauser C-16. Panie Janku, jest tu bardzo wiele ciekawych mundurów, ale chciałbym, żeby Pan pokazał te najważniejsze, które trzeba scharakteryzować, które trzeba zobaczyć. Tu stoimy przed mundurem Wojsk Polskich, 39 rok. Tak był umundurowany żołnierz piechoty września 39 roku. Mamy ciekawostkę, to mamy mundur oficera 1. Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, która powstała w Sielcach nad Oką na terenach Związku Radzieckiego. W jakim roku? To jest 43 rok. Mundur Armii Radzieckiej. Tak był ubrany żołnierz Armii Radzieckiej. Sapogi, pas, mieszok, tak zwany plecak. Rozumiem, że to nie jest oficer. Nie. To jest szeregowiec. To jest szeregowiec. Panie Janku, kolejny mundur. Jest to mundur standardowy piechoty niemieckiej, Wehrmachtu. Tak był ubrany. Mundur polowy? To znaczy się, Niemcy nie rozróżniali mundurów polowych czy wyjściowych, tylko były w ten sposób, że były do tego jeszcze takie peleryny maskujące, były zakładane na tym w okresie czy zimowym, czy chłodu. Mundur Wehrmachtu, generał Wehrmachtu, tak był ubrany. Po drugiej stronie mamy jego płaszcz. Tak wyglądał generał Wehrmachtu. Panie Janku, bardzo dziękujemy za oprowadzenie nas po Pana muzeum, po Muzeum II Wojny Światowej i dziękujemy za przedstawienie eksponatów z pasją i charyzmą. A ja zapraszam wszystkich do zwiedzania. Wstęp jest wolny, wolne datki, także możecie przyjeżdżać śmiało w każdej chwili, o każdej porze. A teraz mamy dla Was niespodziankę. Pamiętacie antropomorficzną figurkę zwaną boginią z Deszna lub bożkiem z Deszna, znalezioną przez pastora Hobusa w 1901 roku? Postaramy się poprosić pewną utalentowaną osobę, żeby wykonała taką właśnie figurkę. Znajdujemy się w pracowni znanej gorzowskiej artystki Iwony Majgat-Tomaszewskiej. Iwona, co jest Twoją pasją? Od jakiegoś czasu pasjonuje mnie glina, zarówno ta naturalna, wydobywana z ziemi, jak i glina metali srebra, złota, z której tworzę biżuterię i z gliny, którą wydobywamy z ziemi, tworzę garnki. Lepię ręcznie, kręcę na kole, powstaje ceramik. Różnego typu. I zarówno biżuteria biżuteria z gliny, jak i biżuteria właśnie z glin srebra. Chciałbym Cię zainspirować figurką bogini z Deszna,
która ma około 2,5 tysiąca lat. To czas starożytnego Egiptu, Rzymu, Grecji. Czy zgodzisz się wykonać podobną? Jak widzę, jest to bardzo ciekawa propozycja. Od jakiegoś czasu próbowałam jakby znaleźć temat, by odtworzyć coś z naszego regionu. Więc myślę, że jest to figurka zrobiona ręcznie, techniką lepienia. Ja spróbuję ją zrobić troszeczkę według własnej wizji, ulepioną na kole garncarskim. Więc wyzwanie przyjęte. Bardzo dziękuję.